kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Też fajnie zagraliśmy na siatce, gdzie wielokrotnie utrudnialiśmy atak drużyn przeciwnych, czy to z Radomia, czy z Olsztyna. To bardzo cieszy. Super też zajmowaliśmy pozycję w obronie, gdzie szukaliśmy tej piłki. I to też jest taki jasny punkt, bo wiadomą rzeczą jest, że chociażby po ostatnich Mistrzostwach Świata, gdzie widzieliśmy w finale świetnie broniących Włochów, jak i również w naszym zespole, mieliśmy okazję też obserwować bardzo dobrze grającą drużynę w defensywie i myślę, że to są elementy, które tak na co dzień się nie zauważa, a one niestety albo niestety robią różnicę w siatkówce. Nie tylko zagrywka, która ustawia pewne rzeczy, ale właśnie ta gra defensywna pokazuje, że zespół się też tak jakby charakteryzuje większą cierpliwością. I myślę, że tej cierpliwości nam na razie nie brakuje, ale codziennie na treningu nad nią pracujemy. NKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.